Dzień dobry, witajcie. Dziś postaram się Wam powiedzieć, jak zdobyć dublony, nie napocić się za bardzo. A jak już się napocić, to żeby się to opłacało, bo można je zdobyć za darmo jednym kliknięciem, ale trzeba też w niektórych przypadkach trochę poświęcić czasu. Jeżeli ktoś tu przyszedł zdobyć milion dublonów jednym przyciskiem, no to niestety nie mam dla niego dobrej wiadomości. Jednym przyciskiem da się ich zdobyć. Małe ilości, albo nawet takie małe, ale jednak da się. Plus do tego, tam jeszcze kilka małych smaczków, jak pilnować World of Warships, żeby tych dublonów zdobyć troszkę więcej. Więc zaczynamy od tych najmniejszych ilości, czyli logowanie oraz zestawy losowe w zbrojowni. Jak zlogujecie się do gry, to macie tam raz w miesiącu do zdobycia 100 dublonów. Plus do tego, jak widzicie sobie w zbrojownię, to na samym dole zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj jest też okienko z losowymi zestawami, gdzie tam jest węgiel, bla 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 bla. bla. I zazwyczaj zdarza się też 50 dublonów, więc już 150 dublonów, plus do tego, no, 150 dublonów nie robi jakieś wrażenia może, ale pamiętajcie, że zawsze to już na jakieś ściągnięcie modułów, lub odbieracie troszkę więcej on no to już jest na jakieś premium Gdzieś tam powoli pula nam się zwiększa. Drugi, w sumie trzeci sposób na zdobywanie to są super kontenery, a dokładnie to mech kontenery. Ogólnie kontenery, ale super kontenery to jest sposób na te darmowe, bez jakichś większych wydawania złotówek. Tu między innymi chodzi o święta, no bo zazwyczaj gdy w kontenerach są dublony, to są to kontenery premium, które... No, raz na jakiś czas w jakiejś misji, czy do zdobycia zbrojowni się znajdą, czy do kupienia na przykład za węgiel, tak jak na przykład był event Hildebrandy, no to tam był kontener premium do zdobycia za węgiel, no ale jednak tam akurat dublonów nie było. Więc ogólnie, naj, takim, najpewniejszym darmowym, sub, to są super kontenery zwłaszcza na urodziny i zwłaszcza, że aktualnie, żeby je kupować, nie musimy mieć dziesiątek, bo kiedyś było tak, że one były za dziesiątotierowe okręty. Aktualnie są, one się równoważą wartością, bo tyle tokenów z dziesiątek zbierzemy, żeby sobie kupić superkontener. Można tokeny zbierać z niższych tierów i też sobie kupić super superkontenery. Oczywiście tam on, dublony mają swój drop, poza klasycznymi okrętami badawczymi, stalą, boostami i tak dalej, to dublony się tam trafiają. Aktualnie może być to tysiąc dublonów. Kiedyś bywało, mm, kiedyś bywało tam nawet 5000, one miały bardzo mały procent dropa, ale bywało. No i wtedy było kilka sytuacji, gdzie na różnych grupach, na przykład Facebookowych, ludzie dopisywali sobie zero, nie trzeba było być mistrzem Photoshopa, i wrzucali, że dostali z Superkonora 50 tysięcy doblonów. Panie, pff, co to było? No ale oczywiście był to bait zwykły, tak żeby trochę roz. Rozkręcić grupę. Bywały takie złe, ceny. niestety maksymalnie było 5000, aktualnie maksymalnie jest 1000, chociaż tak naprawdę maksymalnie z półtora, ale jak to? tysiąca doblonów dostajemy jako rekompensatę, jeżeli mamy wszystkie okręty z listy, które mogą polecieć z superkontenera. Jeżeli je wszystkie mamy, to wtedy rekompensata to 1500. Więc domyślam się, że jak już macie cały port, no to te półtora tysiąca dublonów raczej nie robi wielkiego wrażenia, no ale po tysiącu gdzieś tam da się, da się zgadnąć i w sumie jak się kupi tych kontenerów na urodziny, to oczywiście wtedy jakby otwiera się ich najwięcej, więc jest największa szansa na dublony, ale tych mech kontenerów aktualnie leci troszkę, jak jest ktoś aktywnym graczem i często je otwieram, to gdzieś tam się dublony oczywiście trafią, więc to jest jeden z tych darmowych sposobów, ale nie do końca pewnych sposobów. Najpewniejszym sposobem na dublony, i niestety, jednym z trudniejszych, jeżeli ktoś ma słabe nerwy, to są rankingówki. Tak, na rankingówkach możemy zdobywać dublony. Poza stalą i aktualnie punktami badawczymi są też dublony. brązowej lidze aktualnie jest to chyba 400, i później tam wyżej to rośnie i później na to jest 400 albo 600, no i potem jest chyba 800 zł, i to się oczywiście od ligi zmienia, to nie jest jakby stała wartość, dlatego pamiętaj, zobacz sobie, kiedy oglądasz ten materiał, natomiast na dole taka data, warto sobie zerknąć. no i tam w sumie wtedy, wtedy w zależności od tego, w jakiej lidze sobie to tam, w którym momencie oglądasz, to pamiętaj, że może się to różnić, ja bazuję na tym, co aktualnie jest w grze, czyli w momencie nagrywania tego materiału, to się może różnić, aktualnie jest tam stal, dublony oraz badawcze, no i niestety wtedy trzeba się namęczyć. Rankingówki to nie jest coś super przyjemnego, ale da się tam zdobyć dublony. No i tam już są takie konkretniejsze ilości. Jak już się przemęczymy, no to możemy sobie już tą sumkę jakąś fajniejszą uzbierać. I gdzieś tam, no już sobie gdzieś tam na jakiś okręt pozbierać. I wiem, są ludzie, którzy nie wydają na tę grę nawet złotówki i mają dublony, i mają całkiem sporo okrętów premium, no bo da się da się to zrobić. Więc da się zdobyć tych dublonów za darmo. Niestety trzeba się troszkę namęczyć. Jednym ze sposobów bo mimo, że nie do końca darmowym, bo trzeba naciągnąć znajomych, jest stacja rekrutacyjna. No może nawet nie do końca znajomych, ale jeżeli namówicie kogoś na przykład do, wiem, do zarejestrowania się do gry z waszego linku, to każde jakby jego zakupy, to dostajecie 10% od jego zakupów wartości tublonów. Czyli na przykład jak ktoś sobie kupi 10 tysięcy tublonów, to wy dostajecie 10%, czyli 1000. No i pamiętajcie, że to nie jest tak, że on kupi 10 tysięcy ona od razu te 1000 wpada do was, tylko to musi chwilę przymielić stacja rekrutacyjna i tam jest bodajże miesiąc, dwa jakiegoś takiego tak zwanego że tam potrzeba chwilę czasu, żeby żeby to sobie gdzieś tam wpadło i, i wpadło do Was na... No to w sumie właśnie właśnie fajnie opisane, że jeżeli masz co najmniej dwóch rekrutów, otrzymasz raz w miesiącu zwrot kosztów w Dublonach w sumie równo 10% całkowitego kosztu zakupów dokonanych przez Twoich rekrutów w sklepie premium i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc, No i w przypadku Epica i Steama jest skoro rozumiany 1 dolar, to 250 dublonów, więc no macie właśnie mniej więcej to jeszcze szczegóły. może sobie wejść w, starszej, w Waszej stacji rotacyjnej i dowiedzieć się jak to dokładnie działa. Ogólnie no macie zwrot w tublonach za zakupy, więc to w teorii za Afryko, no bo wiecie, wy nie wydajecie ani złotówki, ale w praktyce ktoś jednak te złotówki musi wydać, więc no, no, ale jak naciągniecie sobie jakiegoś losowego typa, żeby wszedł do bitwy, no nie wiem, macie tam jakiś mały kanał na YouTubach czy coś, czy w sumie no, udzielacie się na jakichś grupach, no to możecie spróbować wrzucić tam zaproszenie do gry. Może jak ktoś się ktoś zarejestruje, pogra, no i gdzieś tam poza standardowymi. Tokenami rekrutacji, które można wygarnąć, no to jeszcze można zgarnąć darmowe dublony. Dodatkowym, jakby sposobem yy, zbierania dublonów, raz, raz na jakiś czas pojawiają się misje. Yy, niestety są to bardzo rzadkie, zazwyczaj z jakichś tam specjalnych okazji typu rodziny czy święta. Raz na jakiś czas są misje i dodatkowo raz na jakiś czas pojawiają się one w przepustce bitewnej. Ale niestety zazwyczaj one się przejawiają w tej wersji premium, więc tak czy siak trzeba wydać dublony, żeby je. Dostać. I zazwyczaj jest to ilość, która tam albo po części, albo całkowicie rekompensuje nam przepustkę. Jest to bardzo rzadki, bardzo rzadkie, aktualnie to chyba zdarzyło się tylko ze dwa razy. No, ale jest. Dlatego wspominam o tym materiale, że trzeba przyśledzić przepustkę. Bo w darmowej wersji to chyba jeszcze nie widziałem dublonów. Albo po prostu nie pamiętam, może że tam jakaś mała ilość zdarzyła powiedzmy też w 150 czy coś takiego dublonów, ale taka możliwość jest. No i ostatnim sposobem którym niestety trzeba się już troszkę jakby poudzielać i śledzić temat. No to są streamerzy, youtuberzy, tak jak tutaj, którzy organizują konkursy. No i właśnie, na przykład, teraz trwa konkurs, na którym można zgadnąć Dublony, bo minęło ostatnio 6 lat istnienia, istnienia kanału, więc tak, jeżeli ktoś jest aktywny na Twitchach, na YouTubach i tak dalej, no to można gdzieś tam wyhaczyć jakieś konkursy organizowane przez streamerów. Są też konkursy organizowane przez WG. zazwyczaj tam są do zgadniecie same okręty, a nie Dublony, no ale też, też coś, tam, coś tam jest, że no, tutaj trzeba śledzić swojego Ulubionego streamera, youtubera, CCK i tak dalej. No i oni zazwyczaj do rozdania mają kody, ale dublony też się oczywiście zdarzają, że tam nas na jakiś czas w postaci konkursów czy giveawayów. Tak w sumie tutaj to mogę, mogę podać przykład swój, że właśnie tu nie trwa konkurs na Discordzie, gdzie tam coś tam do zgadnięcia jest. Tu też pamiętajcie zerknąć na datę materiału, bo no, jeżeli oglądacie go trochę później niż został wypuszczony, no to już pewnie tego konkursu nie ma. Może jest jakiś inny. Zapraszam do zerknięcia, wbicia na streama, gdzieś tam raz na jakiś czas coś się, coś się zdarza, więc to jest w sumie te kilka podstawowych sposobów na zdobycie dublonów. Można też na przykład poprosić przyjaciela, czy być nie zrobił prezentu na urodziny i nie kupił dublonów, to też są darmowe dublony jako prezent. taki żart oczywiście, no ale, ale tak, takie najmartwiejsze w postaci kliknięcia, no to oczywiście codzienne logowanie. No, te darmowe losowe zestawy w brojowni, raz na jakiś czas zdarza się też sytuacja, że są zestawy losowe w zbrojowni z, jak z okazji jakichś eventów i wtedy jako duplikaty są dublone. Zazwyczaj jest to ilość, ilość dublonów w duplikacie tyle, ile trzeba wydać, ale raz na jakiś czas zdarza się, że. Że jest to ilość mm, ciut większa niż tego, ile trzeba wydać. To prawda, też trzeba wydać trochę dogonów, ale wtedy rekompensata jest ciut większa. Wtedy pamiętajcie, wejść sobie w zbrojownię, zobaczyć sobie na te zestawy losowe czy coś przejrzeć, no i tam pamiętajcie, czytać dokładnie, jaka jest rekompensata. Jeżeli poleciał Wam z zestawu losowego okręt, tak jak sobie wejdziecie w jego opis, to jest napisane dokładnie, jaka jest rekompensata. Przed zakupem sprawdźcie, jaka jest rekompensata. No i w sumie. Takim, no nie do końca darmowym, ostatnim sposobem: yy, no bo trzeba wydać jakąś pulę pieniędzy, ale za to dostaniemy więcej dublonów, to są kupony urodzinowe. Jeżeli wpiszecie swoją datę urodzin w profilu, yy, jak się zalogujecie na, na przykład na stronie Mortoforzy, tam wejdziecie sobie w ustawienie swojego profilu, to raz do roku dostajecie dwa super kontenery, tam troszkę premium, jak dobrze pamiętam, i kupon, który zwraca Wam równowartość dublonów. Z zakupu, czyli jak na przykład kupicie sobie 10 tysięcy dublonów, no to dostaniecie równowartość. W zależności od tego, pamiętajcie, żeby sobie zerknąć na ten kupon, bo w zależności od tego, yy, od danej sytuacji, to ta równowartość różni, troszkę zmienia, nie? Tam jest 100%, 200% i tak dalej, więc jeżeli jest 200%, kupicie 10 tysięcy, no to matematykę pozostawiam wam, to pamiętajcie, że ten gratis jest... To powiedzmy tym darmowym, ale te 10 tysięcy trzeba kupić za złotówki. No, nie? no i jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Pamiętajcie, że jak kupujecie jakieś zestawy gotowe w, w, no, w sklepie i tak dalej, to nie zawsze jak kupicie 10 coś, o, coś, o, coś co pokazuje, że jest 10 tysięcy, ale jest na, na promocji i można to użyć kuponu, to pamiętajcie, że dostaniecie równowartość w dublonach, więc jeżeli kupujecie do, używając dowolnej ilości dublonów, to tam w zależności od tego ile wpiszecie dublonów, to im więcej, tym jest taka mała zniżka licona też. Więc bardzo często jak się kupuje duże ilości postaci, 30-40 tysięcy, to nie oznacza, że dostaniecie równo 40 tysięcy. Możecie dostać tam 39, coś tam, coś tam, coś tam, tak, takim tym. Bo tam jest taki, taka mała, mały jakby przelicznik jest, im więcej, tym jest troszkę taniej. To jest bardzo ważna informacja, bo pamiętajcie o tym, że nie zawsze jest to, jest to równowartość, nie ilość. O, to jest w sumie główna różnica, o której trzeba... Pamiętam, dziękuję Wam pięknie za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że w takiej nowej formie Wam się podobał. Dajcie znać komentarza, co myślicie o tej, o tej formie. Czy ma to sens? Nie ma to sensu. Mam nadzieję, że pomogłem. No myślę, że bardziej materiał dla tych nowszych graczy, którzy nie znają jeszcze co nieco. Dla tych, którzy już ogrywali, no to znają już te metody. No ale parę trików zostało sprzedanych. Dziękuję pięknie za uwagę. Jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się. hej, pa pa!